Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Po raz 10 będziemy świadkami przylotu gołębi na WG Kosakowo u kolegi Maćka Wudzika. Mamy dzisiaj niedzielę, 4 lutego. Temperatura, zacznę właśnie od warunków atmosferycznych, jakie są, bo to najważniejsza rzecz jest. Tutaj w miejscu, gdzie będziemy oczekiwać na gołębie, jest w zasadzie w okolicach zera. Kiedy tutaj jechałem obwodnicą z Gdańska, tam troszeczkę więcej słońca było, było mniejsze zachmurzenie, ale temperatura właśnie było te 0 stopnia, pół stopnia na plusie. Tego rzędu. Tam, gdzie jest Maciek, będziemy za chwilkę z nim się kontaktować, to się dowiemy, jaka jest pogoda w miejscu wypuszczenia. A gdzie kolega Maciek nam, podobnie jak ostatnio, wywozi gołębie na tę odległość około 50 km, tam do gminy Choszczno. Planuje oczywiście też o tej samej porze wypuścić je, czyli około godziny 10.20. Ostatnio, kiedy przyleciały, miały prędkość w granicach 1000 metrów na minutę, ponad troszeczkę, także myślimy, że może teraz nawet jeszcze trochę szybciej im to się uda przylecieć. Zobaczmy, niebo jest tutaj takie zachmurzone, ale widzieliśmy, że ostatnio było podobnie i nie stanowiło to dla gołębi dużego problemu. Tutaj popatrzmy jeszcze takie, nie wiem, tego w obiektywie kamery nie widać, ale padają takie minimalne płatki śniegu, ale nie jest to żaden wielki opad, tylko takie pojedyncze płatki. Tutaj na lot, przypomnijmy, poszło, tam można na internecie zobaczyć, tyle samo co na ostatni lot, czyli 71 sztuk. Widzieliśmy, one przyleciały pierwszego dnia prawie wszystkie, te 2 czy 3 gołębie doszły w pozostałych dniach. Także od lotu numer 8 już chyba bodajże też są taka sama ilość gołębi. Jeżeli dobrze pamiętam, może tam 1-2 ptaki zaginęły na tych lotach. Tutaj zobaczmy. Gołębniki są puste, czekają na te gołębie, no słyszymy, psy szczekają. Jeszcze możemy się tutaj rozglądnąć, pokazać jak wygląda. O, tutaj kibica mamy właśnie, o, witamy. Także po sąsiedzku, na razie nic się nie schodzi jeszcze. Dopiero Maciek wypuści, ale widzimy, warunki atmosferyczne są takie, jak teraz tutaj widzimy. No tutaj widzimy na ekranie komputera, patrzyłem na stronie internetowej, lot zimowy, jak jest zapisany, gdyż rozmawiałem przed chwilą z kolegą Maćkiem Wudzikiem, on tam prawie już dojechał, no niestety nie będzie z tej odległości, która była planowana z gminy Choczewo, troszeczkę bliżej jest, z miejscowości Wierzchucino, gdyż są bardzo złe warunki atmosferyczne tam, tak jak tu widziałem. Teraz troszeczkę ten śnieg zaczyna padać, a tak Maciek mówi, że tam jest po prostu biało, już się zaczyna robić, śnieg intensywnie pada, no on te gołębie wypuści, to będzie troszeczkę krótszy dystans, 45 km i też wypuści troszeczkę wcześniej, tutaj godzinę zmieniliśmy na 10.05, także te modyfikacje, które tutaj mamy, musimy niestety tutaj nanieśliśmy do systemu i na stronie internetowej też zmiany już są też widoczne. Tutaj sobie jeszcze popatrzmy, jak już jesteśmy, kiedy klikniemy, widzimy całą listę gołębi, które są tutaj zakoszowane i też możemy sobie tutaj takie opcje, jak na pewno koledzy widzieli, kiedy klikniemy, to możemy sobie tutaj wejść i zobaczyć, że przykładowo taki gołąb, jaki ma przebieg lotów i letnich, i zimowych. Także tutaj sobie tutaj dokładnie możemy to wszystko pooglądać. Tam jeszcze oczywiście na stronie naszej hodowli, kiedy wejdziemy, możemy sobie widzieć nie tylko wyniki, ale też zdjęcia gołębi. O, będziemy sobie tutaj czekać. Na razie nie mamy oczywiście żadnego przylotu. O godzinie 10.05 te gołębie wystartują. My sobie tutaj włączymy ten program, który tutaj obsługuje nam system. O, on sobie tu chodzi. Tu widzimy, jak anteny monitoruje. Popatrzmy. Tutaj też już zaczęło troszeczkę, tak widzę, tego śnieżku popadywać. Także mówię, tam ja jechałem od strony bardziej południowej, od strony Gdańska, to tam była dużo lepsza pogoda, nie było. A może teraz też zaczęło padać. No ale wierzymy, że to nie zaszkodzi gołębiom i nie przeszkodzi w przylocie. Mamy godzinę 10.30 około, gołębie zostały wypuszczone o 10.05 z tymi zmianami, co mówiliśmy. Rozmawiałem z kolegą Maćkiem, no warunki atmosferyczne tam nie były za ciekawe, kiedy wracał, bo już wtedy był w samochodzie, kiedy odebrał telefon. Mówi, że padało śnieg, tutaj akurat na szczęście nam totalnie przestało, nie ma nawet tych już pojedynczych płatków, nie ma też żadnego wiatru. No zachmurzenie jest takie, jakie było praktycznie. Czekamy, 25 minut są już gołębie w powietrzu. No zobaczymy, z jaką prędkością dzisiaj one tutaj pierwsze ptaki dolecą. O, zmieniłem trochę punkt obserwacyjny. Może uda mi się z tej dostrzec gołębie, które będą na dalszej odległości niż tam przy gołębniku. Popatrzmy, tam nawet od tej strony, której się gołębi spodziewamy, zdaje się troszeczkę bardziej wiatr przegnał chmury i takie niebo jest troszeczkę jaśniejsze, ale póki co na razie żadnych ptaków nie widać. Tutaj w okolicy, zobaczmy tutaj bardziej na południe, tam na Gdańsk, Gdynię, możemy zobaczyć, jest chmur więcej. Natomiast tutaj od tej strony, przepraszam, jest troszeczkę chmur tak jakby mniej. Na razie żadnych ptaków nie widać. Tu jeszcze przejdziemy, zobaczymy. Może tu się coś pojawi.
Ale miejmy nadzieję, że uda nam się tutaj z tej strony zobaczyć to jakąś grupę gołębi, która będzie przylatywać. Mamy godzinę 10:45, czyli gołębie są już w locie 40 minut, to już pomału będziemy się mogli spodziewać, gdyż ostatnio właśnie tak przyleciały po 45 minutach. Wprawdzie dystans był troszeczkę dłuższy, ale to te 1000, około 100 metrów na minutę właśnie takie będzie. Ale zobaczmy, przed chwilą było tutaj, widzieliśmy zachmurzenie duże, całe niebo było pokryte chmurami, ale tutaj zobaczmy, wiatr jest takie od tej strony oczyszcza niejako, widzimy niebieskie, niebo przebija się przez te chmurki. Tutaj z tej strony znowu zostało wszystko po staremu. O, i tak tutaj sobie tam, aczkolwiek z daleka, kiedy patrzymy, tam też zaczynają być takie skrawki niebieskiego nieba widoczne. Natomiast my tutaj ciągle nie patrzymy na niebo, tak naprawdę tylko w niebo, a staramy się dostrzec jakieś gołębie. Na razie ich nie ma, ale mam nadzieję, że tym razem z tej pozycji uda nam się to jakieś stado, czy te pojedyncze ptaki chociażby, które tutaj będą dolatywać, zaobserwować. No, widzimy tutaj Maciek akurat, widzę, wjechał z tymi gołębiami, szybciej go się doczekaliśmy jak gołębi, a patrzymy... Dzisiaj tak może być, bo zawsze ostatnio ja byłem, ale to jest... To jest całkiem inna pogoda. No, ale to czekaj, ja tu filmowałem to dopiero, to niebieskie niebo pojawiło się dosłownie kilka minut temu. Cały czas było tak, jak powiedzmy, po tej stronie. A tam jak ale tu jechałeś, tu, jak było? Tu nie ma śniegu, a tam jest śnieg. To jest różnica 40 km, a tak inaczej wygląda. Nie? No. Tutaj po prostu mamy ludzi, którzy mniej grzeszą. Tak, właśnie. Pogodę. No tak, tak, na pewno. Dobrze, popatrzmy, może nam się uda jakieś stado zobaczyć. Będzie ktoś miał, byłem przed chwilą zobaczyć, że tam czasem pod moją, jak ja tu siedzę na dachu, czy tam jakiś pojedynczo się gdzieś nie przybłąkał, bo tutaj nie widzę do końca wlotu tak dobrze, ale na komputerze nie było żadnego odbitego i też w wolierze widzę, tu od przodu w gołębniku nie ma nic, natomiast wierzę, że uda mi się zobaczyć stado nadchodzące właśnie z jakiegoś tutaj, no właśnie, jest ciekawe, z którego kierunku, no będziemy patrzeć właśnie. O, Maciek już jest, także on tam też film z wykuszenia zapewne ma, także sobie zobaczymy. O, idzie tutaj do nas Maciek. Dzisiaj tutaj będziemy obserwować. Co? Pogoda się zmieniała całkowicie. No też, ja mówię, tutaj było. Pół drogi ruszył śnieżek. Tutaj jest w miarę, nie? Tutaj jest w ogóle śniegu nie widać. No, ja wiem. I też to przez chwilę padało, pół godziny temu jeszcze godzinę. A teraz jak przez dwa tak lekko ruszyło, a teraz. Ale praktycznie zawsze było tak już od pół trasy widać prześwity tu w naszą stronę. Czyli myślę, że one. Dobrze poszli. Aczkolwiek mamy teraz godzinę już 10, chyba 50, tak? Jest 50? 10:51. 51 to jest 45 minut. Tyle, co pojawiły się po ostatnim locie pierwsze gołębie. Czyli te 1100 metrów na minutę. Już mamy poniżej troszeczkę będzie, ale patrzymy, bo może nam się uda w końcu z tej pozycji zobaczyć jakieś stado, grupę ptaków, czy też nawet pojedynczego, który tutaj dolatywać będzie. Och. Tu widzimy jeszcze, tak popatrzmy, tam pięknie widać z tyłu, tam nie wiem, czy za drzewem to widać, jak tu przejdę, może poczekaj. Zobaczmy, tam jest lotnisko, tak? To jest cywilne, czy to wojskowe w Babidołach? Znaczy, to jest lotnisko cywilne, bo ja to pamiętam, kiedy jeszcze w marynarce służyłem, w Babidołach była właśnie jako wojskowe tam było też. Parę lat i na pewno będzie typowo lotnisko cywilne. Tutaj Maciek ma z pierwszej ręki informacje, gdyż tutaj ojciec pana Maćka to jest... wójtem gminy Kosakowo. O, sobie popatrzymy. A zobaczmy, tam też już się niebieskie niebo pojawia pomiędzy chmurami. To wszystko z nadmorza, bo morze mamy z tamtej strony i widzimy, że właśnie od morza wiatr chyba wieje, jak się ściąga. Mają też gołębie pod wiatr. Tak. Tam jest, tutaj tak nie wieje, ale tam dużo mocniej wieje. No bo tutaj nie ma praktycznie żadnego wiatru. Na strażakach no się tak. Obróciły i dym idzie w tamtą stronę, ale tutaj jest dużo mniejszy, tam jest mocniejszy wiatr. No nic, czekamy, będziemy patrzeć tutaj. Pojawiły tu gołębie, słyszymy. Są. O, są, jest grupa, jest, widzimy. Tak. I kurde, nie zwróciliśmy uwagi, z której tej. No. Z tamtej strony przyszły. Z tyłu przyszły widocznie. O. Ja sobie zejdę, tylko muszę uważać. Widzimy, przyszła taka grupa, to jest 8 chyba, z 8-10 sztuk. Szybko przejdę, zobaczę. No, niestety. Nie udało się, zaskoczyły nas. Ale sobie tutaj widzimy, wchodzą. Już pierwsze są odbite, zaraz Maciek nam odczyta, czyje? 2, 4, 6, 8, z 10 jest, 9, 10 sztuk będzie. Czyj pierwszy? Stefan Ogrodowski. Stefan Ogrodowski. Co tak pięknie siada. 36,91, pokaże wiatr, znowu Ogrodowski. No, widzimy. Jest 6 już sztuk
zarejestrowanych, natomiast jeszcze kilka siedzi, aczkolwiek mogło się zdarzyć, że wszedł się cofnął któryś, także... Nie no... Troszeczkę mocniej teraz karmione, gdyż mówię, ma być a w kondycji są bardzo dobre. Na długi lot muszę przygotować, a ten zimowszy, dłuższy lot, czyli muszą być karmione... Bardzo ciekawe słowo teraz usłyszałem, zimowszy, ale to... No, zimowszy, no. Taki bardziej zimowszy. No, to nie wiadomo, czy to już teraz wiem, no, zimowszy. Chodź. Może te ptaki tam tak siadają, gdyż w sezonie, kiedy były loty letnie, to latały z tych gołębników. Nie wiem, zobacz, bo 6 było odbitych, aczkolwiek wiesz, 9 czy 10 sztuk jest razem, zobaczymy. I zobacz sama, ja sobie popatrzę. Tak, ja wiem. O, wchodzą bardzo. Ile jest? Nie, to jeszcze jeden jest nieodbity, jeden albo dwa nawet. Ten wszedł i... Zaraz wejdzie. 10 odbitych? No to było tyle. No. Dobrze, już wszedł ten ostatni. Mamy 10 sztuk, a razem z naszymi gołębiami kolegów pszczołowskich jest to, czy nie? 10 czy ile to jest? Nie, 11. 11 nawet, no coś takiego. Razem z naszymi gołębiami, gdzie... O, nie ma. Nie ma. Nie ma, ale no, ten Stefana jest to po prostu niesamowity, ten gołąb. On jeden lot zawalił, tam przyszedł, ale tak to wszystkie loty ma w pierwszej dziesiątce, chyba dwa razy pierwszy, dwa razy czwarty. Dobra, a żebyśmy nie zawalili, chodź popatrzmy, bo chodzimy, zobaczmy, bo jak już się te pierwsze pojawiły, widzimy, a zobacz, to jakoś miały podobno, chyba 1000 coś metrów na minutę, nie? Bo 1100 było ostatnio, ile tam jest teraz? Prędkość jest słabsza, 920. No tak, no to zjechało też, no bo tam było, pierwszy miał 1100, teraz już troszeczkę jest